Hej, witajcie kochani, właśnie przybyłam do H&M. Dzisiejszy mierzymy będzie o płaszczykach. Dzisiaj będę mierzyć płaszczyki. Mam parę płaszczyków do przymierzenia. Czarny, kremowy i chyba jeden beżowy. Niektóre z nich mogą być takie same, ale po prostu inne kolory. Także zobaczymy, jak one się prezentują w różnych kolorach. Sama jestem ciekawa, niektóre są krótsze, niektóre dłuższe. I te płaszczyki nie są takie bardzo grube, one są takie bardziej już na wiosnę. I powiem Wam, że chciałabym sobie kupić taki płaszczyk na wiosnę. Sama nie wiem, jaki kolor wybrać i jaką długość. Także bardzo chętnie zmierzę te płaszczyki dzisiaj i zobaczę, który najlepiej się prezentuje. I bierzę pierwszy płaszczyk w rozmiarze 6,34, czyli to jest XS-ka. I on kosztuje 42,99 funta. Pamiętajcie, że ja Wam podaję ceny w funtach, bo tutaj nie mogę zobaczyć, ile to jest złotówek, ale wszystkie linki macie już podane ze strony polskiej. I co myślicie o tym płaszczyku? On ma taką długość przed kolanko, paseczek tutaj, zaraz ja się zamknę. I to jest 93% poliester i reszta to elastyna. On jest taki... Ten materiał jest taki właśnie, to elastynę czuć, on jest taki miękki, nie jest taki sztywny. Tak góra wygląda. Tutaj ma jeszcze jakieś takie zapięcie, zaraz zobaczymy. Czy to się zamyka? Tak, to można sobie zamknąć tutaj. Zobaczmy, jak on wygląda. Długość fajna, przed kolanko. Podobają mi się tutaj te zapięcia na ramionach. Ładnie to wygląda. Dyszonki. Rozmiar jest ok. Guziczki po obu stronach. Ładnie to wygląda. Co myślicie? Z tyłu rozporek? Nie. Także ten płaszczyk bardzo fajnie. Fajnie się układa. Zobacz jeszcze, jak rozpięty. Muszę go tutaj tak złapać. Z tyłu. Bardzo podoba mi się ta długość. Właśnie nie wiem, czy bym chciała jeszcze dłuższy, czy tak do kolanka właśnie wystarczy. Ja myślę, że wolałabym, żeby ten materiał był bardziej taki sztywniejszy niż taki właśnie miękki. Wolę jednak, jeśli płaszczyk jest taki bardziej sztywny, ale ogólnie krój mi się podoba. Także długość jest fajna i kolejny płaszczyk. Ten już jest taki bardzo długi, taki prawie do kostki. No tak do połowy łydki. Ja go mierzę w rozmiarze XS i on kosztuje 44,99. Także jest droższy o parę funtów od tamtego i jest taki już szeroki. Także ja chyba nie chciałabym takiego płaszcza długiego. Podobają mi się dziewczyny, jak chodzą ubrane w tych płaszczykach, ale ja jednak preferuję troszkę krótszy i bardziej dopasowany. Także tak się prezentuje ten długi. I to jest 100% poliester. Już ten materiał jest taki bardziej sztywniejszy, ale też taki cieniutki. I tak rozpięty, zobaczcie. I sama nie wiem, co myślicie. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba, bardzo fajny. Nawet fajna ta długość, teraz tak myślę. Ja tutaj widzę bardzo dużo dziewczyn właśnie w takich płaszczykach długich. Fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. I to jest ten sam płaszczyk, co mierzyłam czarny na samym początku, tylko po prostu w kolorze kremowym. Ciemne guziczki. To jest ten płaszczyk, co miał w sobie poliester i elastynę. Taki bardziej gumowaty materiał. Nie mogę go poprawnie z tyłu związek, bo ma tutaj zabezpieczenie, ale to jest coś takiego. Ja myślę, że ten kolor mi nie bardzo pasuje. Chyba wolałabym coś bardziej ciemniejszego. Chociaż jest bardzo ładny. Ładny ten kolor, taki bardzo elegancki. No i fajna jest ta długość. Naprawdę podoba mi się ta długość tych płaszczyków. I ten płaszczyk jest bardzo podobny do tego, co mierzyłam wcześniej. Ten sam skład, czyli z elastyną, tylko że troszeczkę dłuższy i on jest już droższy. On jest po 64,99 funta. Dużo szerszy też.
za kolano. Tak się prezentuje, zobaczcie. Wiadomo, że inne ubranie po prostu do tego płaszczyka. Nie bardzo pasuje tutaj ten mój beżowy sweter pod spodem. Ten płaszcz już widać, że on jest taki cięższy. Już jest taki długi, cięższy. Tu ma fajny tył. Wydaje mi się, że ten krótszy podobał mi się bardziej trochę od tego dłuższego. Z tym, że na pewno nie ten kolor właśnie kremowy. Bardziej może coś beżowego albo czarnego. Najlepiej chyba czułam się w tym właśnie pierwszym na samym początku. I mam jeszcze beżowy płaszczyk do przymierzenia. I właśnie jestem ciekawa, jak on będzie się prezentował ten kolor na mnie. No i ten płaszcz też jest długi. Już jest taki bardziej sztywny, to jest 100% poliester. I to jest chyba ten sam płaszczyk, co ja mierzyłam, czarny. Ta sama cena, 44,99, tak? Zgadza się. Także to jest ten sam płaszczyk, co wcześniej mierzyłam, czarny, długi, tylko w kolorze beżowym. Kieszenie. Myślę, że fajnie się czuję w tym kolorze, wiecie? Chyba beżowy jest najlepszy dla mnie. Albo czarny. Ale mam dwa czarne płaszcze zimowe w domu. I myślę, że właśnie wolałabym sobie kupić jakiś może beżowy na wiosnę. Z tym, że no nie taką długość jak ten ma. Ten jest za długi. Nie wiem, czy dobrze bym się czuła właśnie w takim długim płaszczu. Wydaje mi się, że bardziej długość, coś do kolanka właśnie sobie będę szukać. Wydaje mi się, że na pewno mają inne kolory tego płaszczyka, co mierzyłam na samym początku. W kolorze czarnym. Na pewno mają różne kolory, także sprawdzę jeszcze na internecie, czy mają beżowy. Chociaż nie jestem przekonana do tego materiału, wiecie, do takiego właśnie bardzo miękkiego i troszeczkę rozciągliwego. Wolałabym, żeby jednak ten materiał był bardziej sztywny, tak jak ten płaszczyk ma. Tu fajne ma zakończenia na rękawkach. Tu jest czysty na górze. Nie jest zły, nie jest zły. I co myślicie o nim? Które wam się lepiej podobają? Takie długaśne bardzo, czy takie krótsze? I w jakich kolorach? Ale wydaje mi się właśnie, że beżowy jest teraz najmodniejszy kolor płaszczyka w tym sezonie, także będę celować na ten kolor. I ja dzisiaj już wam wszystkie płaszczyki pokazałam, które znalazłam na H&M. Napiszcie mi w komentarzach, które płaszczyki lubicie bardziej, czy takie bardziej długie, czy bardziej dopasowane, czy krótsze. I jakie kolory wam się podobają najbardziej. A ja na dzisiaj kończę, życzę wam miłego dnia i do następnego razu. Cześć!